Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Brenasiek i zapraszam Państwa dzisiaj do recenzji zapachów Miumiu. Miu. Recenzji zapachów przede wszystkim bardzo radosnych, bardzo takich figlarnych, myślę, że lekko nawet zabawowych. Miumiu Miu jest to jakby siostrzyczka młodsza Prady, również cała marka podlega Pradzie. Jest to również i moda i perfumy. Przede wszystkim moda, chyba, torebki, akcesoria, dodatki. Znaczek bardzo charakterystyczny Prady to właśnie taka formuła, jak ta butelka. Jest to bardzo znana i taka ceniona, rozkwitywana struktura torebki od Miu. Miu. W ogóle seria Miu, Miu stworzona przez wnuczkę domu założyciela Prady, czy panią, to jest jej pseudomin. Miucia Prada została stworzona w 1992 roku, gdyż właśnie pani Miuccia jest taką osobą, która nie lubi snobizmu, a jest właścicielką takiego domu wody jak Prada. Wiadomo, ciuchy Prada są raczej drogie, raczej są to dobra luksusowe. Więc zamysłem właśnie pani Miuci Prady było stworzenie Serii takiej troszeczkę tańszej dla osób o skromniejszych, skromniejszych pieniążkach. Fajne założenie, gdyż w ogóle pani Miucia była osobą bardzo praktykującą feministką, była osobą, która często wychylała się właśnie na jakichś protestach, na jakichś antypartyjnych. Strajka, więc cała jej życiowa przygoda, wcześniej chciała być nawet yy, w teatrze, pracować jako nim, mim, mim, tak, mim. Więc jest niesamowicie zadziwiającą w ogóle osobą, troszkę o niej poczytałam, całkowicie jest taką, yy, słuchajcie, zadziorną i wręcz taką niesamowicie... Otwartą na nowości osobom, wyobraźcie sobie, że gdy stworzyła właśnie swoje torebki, chociaż nigdy nie chciała być projektantką, gdy stworzyła swoje torebki, to będąc gdzieś na wakacjach, znalazła na jakimś stoisku torebki, inspirowane jej torebką, ale w bardzo fantastyczny sposób zrobione. I zamiast założyć sprawę, iść do sądu i tak dalej i się kłócić z, z właścicielem tej marki, to po prostu z nim zaczęła współpracować, gdyż tworzył te jej torebki w taki sposób, jakby ona chciała, żeby były tworzone. Więc <laughs> nie, nie bywała się. A potem został ten pan jej mężem, więc w ogóle. Do czego zmierzam? Cała seria Miu, Miu jest zapachami. Są, zap, są to zapachy radosne, bardzo oryginalne. Niebywale oryginalne. Zaczyna od pierwszej wody, która wyszła w 2015 roku. Jest to zapach wręcz bym powiedziała niszowy. Ma tutaj główne skrzypce konwalia. Konwalia, jaśmin, również wetyweria, ale wetyweria pod takim płaszczem Agigalaut, czyli paczula oczyszczona z ziemistych akordów, bardziej taka czysta, drewniana, wyschnięta. Piękna woda, przecudowna. Jest to typowy... W ogóle nietypowy, <laughs> nietypowy zapach, który łączy w sobie konwalię jaśmin, róże, właśnie dodatki piżma. Niebywale taka oryginalna, kobieta zmysłowa, pewna siebie, taka bym powiedziała kokietka. Na pewno zapach, który się bardzo... Bardzo będzie rzucał w nos i na pewno się będzie wyróżniał. Nie jest to zapach, który tam gdzieś miniemy go i, i nie będziemy mogli go zauważyć w tłumie innych zapachów. Zdecydowanie bym powiedziała, że jest wyróżniający, mimo tego, że jest trochę taki tandetny, bym powiedziała, plastikowy, tak? Ale piękne wykonanie. Mamy y, prześliczną strukturę tej butelki, tak jak Wam powiedziałam, też nawiązuje do, do torebki. Do torebki z kolekcji Miu, Miu. Wszystka, Cała ta struktura nawiązuje właśnie do torebek. Takich najbardziej signature marki. Więc pierwszy zapach Miu-Miu EDP jest to zapach kwiatowo-drzewny. Trwałość tego zapachu będzie nawet 8 godzin, więc jest to zapach o fajnej trwałości. Myślę, że naprawdę fajnej projekcji, taki jaśminowo-konwaliowo-piżmowy, który się rzeczywiście taki troszkę jeszcze iskrzący bergamotką, cytrynką, będzie naprawdę fajnie nam nosił. Później w 2016 roku wyszedł zapach, tak jakby troszkę można było się domyśleć, lżejszy. Jest to woda toaletowa, woda perfumowana, low blue, miu miu low blue. Zobaczcie, piękny też, piękny flakonik, butelka i iskrząca, taka wręcz jakbyśmy osypali ją rosą i takim błyskiem. I tutaj w zapachu również mamy błysk. Mamy takie lśnienie radości, przepiękny zapach, naprawdę bardzo taki promienny i ten zapach już jest kwiatowo-zielony. Mamy akordy zielone, więc będzie to taki zapach świeżo-orzeźwiający. Świetnie się sprawdzi na wiosnę. Mamy tutaj wiciokrzew. Wiciokrzew daje nam takiego blasku, błysku właśnie zielonych akordów. Mamy tutaj oczywiście również konwalie, również agigalaut piękna woda, przepiękna, taka radosna y, z białymi kwiatami w składzie, radosna i tak jak wam powiedziałam promienna. Później, dopiero w 2018 roku pojawił się zapach Miumiu Lo Rose. Ten otoż zapach, przepiękna też e, moc koloru, taka delikatnie różowa, granatowa. E, tutaj e, granatowe pierścień z napisem wygrawerowanym, nie tylko takim 3D Miumio. I tutaj mamy już zupełnie coś innego. Możemy się domyśleć, że będzie zupełnie coś innego, bo jest to zapach piżmowo-kwiatowy. I tutaj główną rolę już nie będzie grała konwalia, tak jak w pozostałych dwóch, tylko gardenia. Gardenia z bergamotką na samym początku tak fajnie tkli się. Tak delikatnie, subtelnie. Zapachy są w ogóle wszystkie bardzo czysto skomponowane. Myślę sobie, że może ktoś zarzucić temu zapachowi, że on pachnie takim świeżym praniem, takim e, zapachem, bym powiedziała, dobrego odświeżacza. Takie czasem zamysły możemy mieć, jak wąchamy na blaterkach, natomiast jest to na pewno kompozycja bardzo aksamitna, taka niechemiczna, nietandetna, nietania. Czuć to, że te zapachy naprawdę są skonstruowane ze składników jeśli nie na, w większości naturalnych, to na pewno bardzo drogocennych składników i takich dopracowanych. I tutaj mamy również biały pieprz, więc jest taki, taki, taki posmak troszkę bardziej sensualny. Kobieta już bardziej, bym powiedziała, chce tryskać swoją kobiecością. Jest taka y, bardziej odważna w kierunku, bym powiedziała, y, romansu, w kierunku. Y, Nawiązania bliższych znajomości. Tak jest. Jest to bardzo sensualny zapach kobiecy, wyraźny, wyrafinowany i taki radosny. Tak jak powiedziałam, wszystkie są radosne, każdy na inny sposób. I ostatnia woda, również w 2018 roku wyszła. Też jest przepięknie podana. Spójrzcie. Tutaj mamy szkło malowane od spodu, od środka. Więc jest taki jakby kryształ. Przepięknie wygląda. Jakby lusterko tak pod spodem. No naprawdę, mm, buteleczki wszystkich mięmiu yy, są przecudowne. Tutaj ta nazwa jest taka trudna. Fle d'Anjou. Mam nadzieję, że powiedziałam w miarę dobrze. Miu fle d'Anjou. Yy, z francuskiego. Co ja tu mogę o tym zapachu powiedzieć? Hmm, jest to zapach bardzo, bardzo orientalny. Tuberoza, tuberoza, absolut tuberozy. Mamy taką nutę. Tuberoza ostatnio była z zapachów, o którym opowiadałam w najnowszym żador. No ja naprawdę bym powiedziała, że to jest zupełnie coś innego. Zupełnie inaczej ta tuberoza tutaj się zachowuje. Mamy taką nutkę, która bym powiedziała mi troszkę nawiązuje do zapachów retro. Takich zapachów, które były kiedyś popularne. I próbowałam sobie tutaj przypomnieć. Co to są za zapachy? Niestety nie umiem dzisiaj tak na szybko sobie z tym poradzić. Może na dłuższych testach? Jest to na pewno zapach już taki, bym powiedziała, wyrafinowany. Nie dla każdego kobiecy, ale taki bardziej, bym powiedziała, feministyczny. Jest to kobieta, która lubi być jednak liderem przywódcą. Bym powiedziała, że lubi e, nie naśladować trendy, ale te trendy jakby kreować. Więc na pewno zapach indywidualistki. Zdecydowanie indywidualistki, takiej kokietki, mm, zadziorny. Zdecydowanie zadziorny. Nie wiem, czy będzie się mężczyznom podobał, czy będzie komplementogenny, gdyż ma ta tuberosa taki duży przepływ e, ciepła. Pismo tuberoza i Agigala Łódź. Tak naprawdę trzy składniki podane. Ale w teorii, oczywiście, tylko w teorii. Później, jakbyśmy się dopracowywali, doszukiwali, ta na pewno będą białe kwiaty, na pewno będzie jakaś nutka takiej waniliowości, bym powiedziała, że, że to Agigalałut, mimo tego, że to jest taki dość zapach e, złożony z kilku z akordów, to pomimo wszystko e, na pewno jest tutaj jeszcze coś zawartego. Więc mamy cztery zapachy z rodziny Miomio. Mio. Zapachy każdy, tak naprawdę, inny każdy dla innej kobiety. Zdecydowanie bym y, dla siebie wybrała klasykę EDP, bo jest taka zadziorna, a jednocześnie y, myślę, że taki zapach letnio-przejściowy, na przejście. Natomiast y, zapach y, La Blue będzie pachniał już bardziej tak rozmyto. Ta rosa y, przebijająca, jakby błysk. Kobieta radosna, zabawna, poszukująca przygód. Tutaj kobieta y, taka zdecydowana, pewna siebie. Tutaj bym powiedziała nie szablonowa, elegancka, ale taka delikatna subtelna, a tutaj jest kobieta, która wyznacza nam trendy. wyznacza nam tak naprawdę em, szlaki. Rewelacyjny zapach, ale nie dla każdego. Trzeba testować. Oczywiście. Mam nadzieję, że Wam pomogłam i rodzinka ją ją przedstawiłam najlepiej jak umiem. Dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem.